Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże. Panie ministrze, to jest jednorazowy wypadek, czy jednak pewna prawidłowość, która się będzie zdarzała w kolejnych latach, czyli budżet państwa bez deficytu? No ja mam nadzieję, że to jest nie wypadek jednorazowy, ale to jest taki przełom, że weszliśmy w okres zrównoważonych budżetów, a przed nami perspektywa budżetów z nadwyżką. Tego chcielibyśmy osiągnąć, no bo wtedy tak naprawdę realnie zaczniemy spłacać to zadłużenie, które generowane było przez 30 ostatnich lat. Ono oczywiście od czasu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, maleje w stosunku do PKB, ale w liczbach bezwzględnych tak, jest corocznie coraz większe, więc chcielibyśmy odwrócić ten trend i zacząć również nominalnie dług publiczny zmniejszać. No, ten budżet rzeczywiście to jest coś, czym możemy się pochwalić. 435 miliardów złotych zarówno po stronie wpływów, jak i po stronie wydatków. Budżet bez deficytu po raz pierwszy po 1989 roku taki budżet udało się osiągnąć. Właściwie można powiedzieć po raz pierwszy od II wojny światowej, bo przecież wiemy, że te budżety PRL-owskie były też budżetami wirtualnymi, prawda, zupełnie inna rola pieniądza. Więc po raz pierwszy od II wojny światowej udało nam się osiągnąć taki stan stabilizacji budżetowej. No tak, ale też ten budżet jest efektem pewnych takich zabiegów, że część pieniędzy została umieszczona w innych miejscach niż budżet państwa. Na przykład podwyżki dla emerytów, właściwie trzynastka dla emerytów jest wypłacana nie z budżetu, ale wypłacana jest z Funduszu Solidarnościowego. No tak, ale to nie jest też nic nowego. Każdego roku są pewne fundusze, które nie wchodzą w skład budżetu państwa, są niezależnymi bytami, jeśli chodzi o sferę finansów publicznych. Trzynastki dla emerytów, tak, wypłacane oczywiście z Funduszu Solidarnościowego. No jest to zadanie Funduszu Solidarnościowego, właśnie solidarność z tą wielką grupą społeczną, jaką są seniorzy. I uznaliśmy, że w ramach tego funduszu możemy również te świadczenia wypłacać. Natomiast faktem jest, że budżet jako ten zapis wpływów i wydatków państwa jest zrównoważony i to mimo tego, że w tym budżecie poza jakby tymi emeryturami, no jednak zapisano w wiele wydatków społecznych i wzrost wydatków również na inne sfery, które są oczekiwane przez społeczeństwo. No chociażby program 500+ w dalszym ciągu zapisany w tym budżecie. To jest ogromny wydatek kilkudziesięciu miliardów złotych. Czegoś, czego nie było, kiedy obejmowaliśmy władzę, a pomimo to były ogromne deficyty wtedy, sięgające w czasach rządów Platformy Obywatelskiej nawet 70 miliardów złotych, mimo że te programy społeczne nie były realizowane. Dzisiaj mamy w tym budżecie ogromne programy społeczne, znaczne zwiększenie wydatków. Mamy utrzymanie poziomu wydatków na bezpieczeństwo, na obronność. Mamy rekordowe ponad 100 miliardów złotych na służbę zdrowia. To też pamiętajmy, że takich sum nigdy nie wydawano. Już w roku poprzednim przekroczyliśmy 100 miliardów złotych, 106 miliardów w tym roku i zapowiedź wzrostu w latach następnych. I wszystko to przy zrównoważonym budżecie. Więc to jest rzeczywiście wielki sukces i to zadaje przede wszystkim kłam temu, co próbowała wtłaczać do głów Polaków opozycja przez ostatnie lata, że nasz program, realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości spowoduje katastrofę finansów publicznych. Pamiętamy o tym, jak ekspert ekonomiczny, ekspert chyba w cudzysłowie tutaj Platformy Ekonomicznej, Platformy Obywatelskiej, pan profesor Rzońca, mówił, że po 4 latach deficyt budżetowy będzie wynosił 100 miliardów złotych. A tu po 4 latach ten budżet jest zrównoważony. Panie ministrze, ale gdzie pan widzi zagrożenia do tego budżetu? Bo na ten budżet zrównoważony, a właściwie na tę sumę wpływów, która ma zagwarantować to zrównoważenie, między innymi będzie składała się składka NBP-u i tak dalej. Gdzie pan widzi zagrożenia, które by spowodowały, że jednak deficyt na koniec roku będzie? Ja nie widzę takich zagrożeń. My mamy za sobą 4 lata już budżetów konstruowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że te 4 lata, no myślę, że wszystkim niedowiarkom powinny pokazać też, że my te budżety konstruujemy w sposób niezwykle ostrożny, raczej zaniżając przewidywane
wpływy niż je w jakiś sposób fantastyczny zawyżając. No każdego roku jednak przez te ostatnie 4 lata deficyt wypracowany to na koniec roku deficyt był znacznie niższy niż ten, który był zapisany w budżecie, więc ja nawet zaryzykowałbym taką tezę, że być może okaże się za rok, że to był budżet nie zrównoważony, ale po raz pierwszy udało nam się osiągnąć nadwyżkę budżetową właśnie, coś co wydaje się w tej chwili nierealne, czy wydawało się przez lata nierealne. No chociażby wzrost gospodarczy zapisany na poziomie 3,7%, no przecież to wzrost gospodarczy w ogromnej mierze decyduje o tym rzeczywiście, czy te dochody są realne. 3,7 to jest wielkość, która mniej więcej zgadza się z ocenami instytucji międzynarodowych, również Komisji Europejskiej. Ona co prawda szacuje nasz wzrost na 3,3 w roku przyszłym i również w roku 2021, czyli bardzo stabilny wysokość wzrostu gospodarczego, przy jednocześnie, zauważmy to, znaczącym spowolnieniu wśród innych krajów europejskich, szczególnie krajów w strefy euro. Więc wydaje się, że mogę zaryzykować takie twierdzenie, a nawet powiedzieć to z dużą pewnością, że nie widzę obaw takich, że na koniec roku nie uda się utrzymać tych wskaźników. Panie ministrze, teraz porozmawiajmy o innym budżecie, budżecie unijnym. Dzisiaj pojawiła się informacja, że w propozycji przygotowanej przez przewodniczącego Rady Europejskiej pana Charlesa Michela jest jednak powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością. Pana zdaniem ta zapowiedź będzie realna, ona stanie się faktem, jeśli państwa członkowskie uzgodnią już ten budżet? Znaczy, no Polska na pewno się na taki mechanizm nie zgodzi, bo przede wszystkim to nie jest tylko kwestia jakichś naszych obaw, bo my stoimy na stanowisku, że Polska nie jest krajem, który dzisiaj mógłby być w jakikolwiek sposób piętnowany czy karany za brak praworządności. My jesteśmy krajem, który przestrzega prawa europejskiego, traktatów europejskich, wykonujemy również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc nie ma dzisiaj żadnych powodów, żeby się tego obawiać, ale mamy do czynienia z no jednak mechanizmem, który jest absolutnie pozatraktatowy, który nie wynika z żadnych uzgodnień, z żadnych zobowiązań krajów Unii Europejskiej i przede wszystkim mamy do czynienia, jeśli ta propozycja rzeczywiście by się pojawiła, bo na razie ona jest cały czas w sferze, tak, w sferze pewnych dyskusji, prawda, czy raczej może pewnego straszenia w rysowania jakichś czarnych scenariuszy, natomiast przede wszystkim mielibyśmy do czynienia z procedurą całkowicie niedookreśloną, samowolną, można powiedzieć, uznaniową, no właściwie kto miałby decydować, czy dany kraj spełnia zasady praworządności, czy nie spełnia. No, mówiło się o jakimś ciele, które miałoby tej oceny dokonywać, ale byłoby to ciało całkowicie pozatraktatowe, całkowicie poza tymi instytucjami europejskimi i w tym sensie w ramach instytucji, tych ram Unii Europejskiej bezprawne, więc mamy pełne podstawy, żeby nie tylko kwestionować dzisiaj w dyskusji taką propozycję, jeśli ona by się pojawiła, ale również skutecznie ją zablokować. No, pamiętajmy, że najważniejsze decyzje w Unii Europejskiej muszą zapadać jednomyślnie. No tak, ale o tym się coraz mocniej mówi. Te głosy są coraz bardziej zdecydowane, mówiące o tym powiązaniu. Jaki sposób ma polski rząd na to, aby przekonać swoich adwersarzy unijnych, żeby jednak w tę no, niebezpieczną grę nie wchodzić, bo tu rzeczywiście, skoro nie ma jasnych, ostrych kryteriów zachowania, kryteriów zdefiniowania praworządności, więc ta gra może być niebezpieczna dla różnych państw. Czy być może będzie w rzeczywistości taki katalog pewnych zachowań, które będą świadczyły o tym, czy państwo jest praworządne, czy nie jest praworządne? No, też trudno sobie wyobrazić taki katalog, no bo już chociażby przy naszym sporze o sądownictwo, sporze, który mamy z częścią instytucji europejskich, widać, że jak zapisanie tego typu kryteriów jest właściwie niemożliwe. No, rozwiązania, które funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji, czy chociażby, co ciekawe, w Czechach, to kraj, z którego pochodzi pani komisarz Jurowa, która dzisiaj jest frontmanem, można powiedzieć, w walki z Polską w instytucjach europejskich, wprowadzone czy wprost skopiowane do polskiego prawa, budzą jakieś emocje, podczas kiedy tam funkcjonują te mechanizmy od bardzo wielu lat, a nawet mechanizmy dalej idące, właśnie te wspomniane chociażby Czechy, gdzie sędziowie są rzeczywiście, kandydaci na sędziów są wprost
wprost skazywani przez polityków i pomimo to nikt nie zarzuca Czechom upolitycznienia sądownictwa. Przecież Czechy również, tak jak Polska, jest tym krajem przyjętym stosunkowo późno do Unii Europejskiej, więc również nie działa ten argument, który słyszymy często, ale którym się nie zgadzamy, ale tym, że te demokracje zachodnie są bardziej ugruntowane niż Polska i Polskę trzeba inaczej tutaj traktować. Więc to pokazuje, że rzeczywiście takie zapisanie w jednolitych kryteriów dla wszystkich krajów może być trudne przy takim podejściu tych instytucji czy polityków europejskich. Szukanie jakiegoś katalogu spraw, no mógłby to być chociażby przestrzeganie wyroków TSUE, Trybunału Europejskiego, ale wtedy by się okazało, że krajami niepraworządnymi są te kraje, które dzisiaj nas pouczają. Niemcy, Francja, które Włochy, które tych wyroków nie wykonują, a Polska je wykonuje. To pana zdaniem z czego to wynika, że tak wielu polityków zachodnioeuropejskich i część instytucji mówi, że jednak w Polsce jest pewien problem z wymiarem sprawiedliwości. Mieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim. Z bardzo małym zainteresowaniem rzeczywiście. No ale to generalnie te debaty cieszą się niedużym zainteresowaniem, a jednak później jeśli chodzi o głosowanie, no ten wynik jest bardzo duży, bo tam 400 iluś do 170 kilku ten stosunek jest taki, więc no, generalnie jest krytykowane. Mnie się wydaje, że to są dwie przyczyny. Znaczy, pierwsza jest taka, że te kraje starej Unii Europejskiej, ogólnie, w dalszym ciągu postrzegają nas jako takich perweniuszy, prawda? Jako tych, których trzeba pouczać, trzeba im dawać przykład. Z drugiej strony my denerwujemy te stare kraje Unii Europejskiej, bo nagle z tych, którzy mieli być tym słabszym partnerem, tym, który sobie nie radzi, wymaga jakiejś szczególnej opieki, no stajemy się krajem, który się szybko rozwija, który skutecznie konkuruje w Europie również gospodarczo z tymi krajami, który potrafi zadbać o swoje interesy, no to się może nie podobać. No, tamte kraje, widząc, że przegrywają z nami realizację na wielu polach, chcą nas w jakiś sposób, prawda, trochę przystopować. No i wreszcie mamy jednak działania często bardzo skuteczne ze strony polskiej opozycji, która ma swoich mocnych protektorów politycznych w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. No pamiętajmy, że partie, które są opozycyjne w Polsce, jednocześnie są partiami rządzącymi w Unii Europejskiej, w Brukseli. To daje im takie polityczne przełożenie na to, żeby skutecznie tą walkę z Polską dzisiaj zarządzaną przez Prawo i Sprawiedliwość prowadzić. Więc to jest cały system, który powoduje rzeczywiście, że tak bardzo trudno nam jest prowadzić tą dyskusję na argumenty, na realne rzeczywiście rozmowy, a często ta dyskusja toczy się w oparciu o fałszywe wyobrażenia, fałszywy obraz, czy brak życzliwości również i brak chęci takiej merytorycznej rozmowy. Panie ministrze, jednak rządowi jest trudno przekonać swoich unijnych rozmówców do tego, że te zmiany są zgodne z praworządnością, nawet zgodne z naszym prawodawstwem. Bo te dyskusje od dłuższego czasu trwają i teraz już 9 marca przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie debata, dyskusja, wysłuchanie stron na temat tymczasowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No, mamy tutaj pewien problem, ponieważ w naszym przekonaniu w ogóle zajmowanie się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej akurat kwestią w Izby Dyscyplinarnej, czy w ogóle kwestią kształtu, modelem sądownictwa w Polsce jest całkowicie nieuzasadnione. No, bardzo wyraźnie w obowiązujących traktatach europejskich zapisano, że wszystko to, co nie jest zastrzeżone dla prawa europejskiego, jest realizowane poprzez prawo każdego z tych krajów. Kwestia modelu sądownictwa nie należy do spraw regulowanych w traktacie europejskim. Te modele są różne w różnych krajach i my chcemy z tego naszego prawa korzystać. I tutaj Trybunał Sprawiedliwości jest właściwie, jest kompletnie niewłaściwy nawet do tego, żeby się tą sprawą zajmować. My oczywiście będziemy budować... Ale się zajmuje jednak. No, ale panie doktorze, no to rzeczywiście pokazujemy to i będziemy o tym mówić, że jest to naruszenie zasad europejskich, że jest to naruszenie traktatów. Będziemy też starać się skutecznie budować jednak pewien system sojuszy, bo pan redaktor zapytał wcześniej, jak my zamierzamy tutaj bronić się przed tego różnego rodzaju pomysłami, jak właśnie chociażby to połączenie tak zwanej praworządności z funduszami. My będziemy chcieli przekonać jak najwięcej naszych partnerów innych krajów Unii Europejskiej, że to jest coś niezwykle niebezpiecznego nie tylko dla Polski, ale również właśnie dla nich, bo za chwilę się może okazać, że kolejne kraje będą rzeczywiście
wskazywane jako ten, gdzie nie ma praworządności, tylko po to, żeby oszczędzić na nich fundusze, żeby więcej było dla tych najsilniejszych. Panie ministrze, a co się stanie, jeśli rzeczywiście TSUE zdecyduje, żeby jednak sąd, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zawieszona? Czy ja bardzo nie lubię gdybać. To jest gdybanie, no bo naprawdę jeśli poważnie traktujemy w ogóle, prawda, Unię Europejską jako organizację krajów, które się umówiły do czegoś, prawda, do tego, że będą wspólnie działały, będą stosowały wspólne standardy w pewnych obszarach, podpisaliśmy traktaty, prawda, przyjęte również w referendach, no to jeśli to jest poważne wszystko, no to nie powinniśmy w ogóle takich kwestii rozpatrywać. Natomiast jeśli okaże się nagle, że to wszystko się nie liczy, prawda, no to oczywiście będziemy musieli się z tą sytuacją w jakiś sposób zmierzyć. Natomiast no dzisiaj nie zakładam, bo nie chciałbym zakładać, że rzeczywiście Unia Europejska dzisiaj staje się taką organizacją, która za nic ma prawo, za nic ma wolę państw wyrażoną w traktatach, która chce stosować jakieś siłowe rozwiązania w stosunku do tego, kto im się nie podoba, kto prowadzi niezależną politykę, dba o swoje interesy w stosunku do narodów, które wybierają nie tak, jak chcieliby urzędnicy brukselscy. No bo mam wrażenie, że tak naprawdę tym źródłem dzisiaj kłopotów Polski w Brukseli jest to, że w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a nie ci, którzy powinni wygrać, tak pomyśli urzędników, tych biurokratów europejskich, że z tego się właściwie to wszystko bierze, że gdyby tego typu rozwiązania, które dzisiaj są przyjmowane przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości, były przyjmowane przez Platformę Obywatelską, to wtedy one by nie budziły kontrowersji, a tak to budzą. No, na taką organizację Unii, na takie działanie Unii Europejskiej my się po prostu nie umawialiśmy. Unia Europejska ma bardzo duży wpływ na politykę klimatyczną, tym samym na politykę gospodarczą nie Polski i innych krajów europejskich. Panie ministrze, co będzie się działo z elektrownią w Ostrołęce? No w tej chwili jesteśmy na etapie rzeczywiście analizowania tego, czy ta inwestycja powinna w takim kształcie być kontynuowana. Czyli w kształcie takim, że ma powstać blok węglowy. Tak, my, czyli mam tutaj na myśli oczywiście nie ministerstwo, którym kieruję, tylko inwestorów, którzy finansują tą budowę tej elektrowni. To są dwie państwowe firmy, Energa i Enea. W tej chwili oczywiście sytuacja się bardzo zmieniła od momentu, kiedy zapadła decyzja, żeby tą elektrownię budować jako elektrownię węglową, bo w międzyczasie wydarzyły się rzeczywiście zmiany w tej polityce klimatycznej europejskiej, które spowodowały, że dzisiaj po pierwsze energia produkowana z węgla finalnie jest bardzo droga. Nie w samym wytworzeniu, ale w związku z tymi opłatami emisyjnymi. Ona jest bardzo droga. Po drugie, wreszcie dzisiaj bardzo trudno jest, a właściwie jest niemożliwe zdobyć finansowanie z banków czy z funduszy dla tego typu inwestycji, które mają być inwestycjami węglowymi. I dzisiaj my musimy tą nową sytuację przeanalizować. Stąd decyzja Energi i Enei, zarządów tych firm, żeby wstrzymać na 3 miesiące finansowanie, a tym samym realizację tej inwestycji, żeby odnieść się do tej nowej sytuacji, czy kontynuować, dzisiaj jakby efektem tego będzie odpowiedź na pytanie, czy kontynuować budowę tej elektrowni jako elektrowni węglowej, czy być może zdecydować o tym, aby tym paliwem było inne paliwo, mniej emisyjne, które pozwoliłoby również zdobyć finansowanie. Natomiast nie ma dzisiaj takiej kwestii i nie ma dzisiaj takiego pytania, czy w ogóle tą inwestycję realizować. Co do tego żadnych wątpliwości nie ma, ta elektrownia musi po prostu powstać. A co będzie z pracownikami polskiego grupy górniczej, bo z tej grupy miał być sprzedawany węgiel do elektrowni w Ostrołęce. No tutaj też jakby bardziej chyba nawet mówiło się o kopalni w Bogdance. Polska Grupa Górnicza pracuje, mamy w tej chwili spór zbiorowy, który w tej firmie ma miejsce, ale ja uczestniczę w rozmowach ze związkami zawodowymi. W zeszłym tygodniu udało się porozumieć w sprawie wypłaty tak zwanej czternastki. W najbliższym tygodniu będziemy rozmawiać. Ale strajk będzie? Zobaczymy, czy będzie. No, na razie planowany mówimy, jest na poniedziałek. Tak jest, to jest planowany na poniedziałek, 2-godzinny strajk, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Spory zbiorowe zdarzały się, będą się zdarzać w przyszłości, zdarzają się również w innych firmach. Mam nadzieję, jestem o tym właściwie przekonany, że uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem kompromisowym, bo taki jest też ogląd po tych moich rozmowach, że mamy do czynienia z poważnymi, odpowiedzialnymi partnerami w postaci związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej, które dbają również o dobro nie tylko pracowników, ale również firmy, mając świadomość, w jak trudnej sytuacji dzisiaj w ogóle znalazło się górnictwo. W związku z polityką klimatyczną w Unii Europejskiej jest ta świadomość wśród liderów związkowych i mając to przekonanie, myślę, że uda nam się kompromis znaleźć i uda się uniknąć eskalacji tego protestu. No to kompromis jest albo
na węgiel elektrownia albo na gaz? Nie, znaczy ja myślę, że trend odchodzenia od węgla jako paliwa w energetyce, no to jest coś, czego my w tej chwili nie możemy nie dostrzegać. No, to jest po prostu polityka europejska. Jesteśmy w Unii Europejskiej, od tego nie uciekniemy. No, my jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest, można powiedzieć, tutaj osamotniony, jeśli chodzi o walkę o węgiel, ale pomimo to udało nam się przecież przekonać naszych partnerów, że w Polsce ten proces odchodzenia od węgla będzie trwał znacznie dłużej niż w całej Europie. Mówimy dzisiaj o perspektywie 50 lat, więc to jest naprawdę ogromna perspektywa, żebyśmy przestawili naszą energię, a jednocześnie pomyśleli również o tym, jaka jest przyszłość polskiego górnictwa. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był wicepremier i minister aktywów państwowych, pan premier Jacek Sasin. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro o godzinie 21.40, początek programu. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.